Siemanko, znajdujemy się w miejscowości Margowo na nawiedzonym dworku. Chcemy przeprowadzić eksplorację za pomocą Spiritwalk ZB7, miernika i za pomocą kamery rozstawimy na pierwszym piętrze i na drugim chyba tam. No i na parterze, może w piwnicy, jak się uda. Także zobaczymy, czy nadal to miejsce jest aktywne. Podaję was. Tak, podaję. Słuchajcie, tutaj widzowie nam dużo pisali właśnie, że to miejsce jest nienormalne, że rzucanie kamieniami w górę. Są tutaj akurat z nami i oświetlają nas, ale dają radę. No więc mam nadzieję, że będzie dobrze. No przed nagrywaniem dużo odpowiedzi było. Tak. Najpierw nazwa 7 się nie odzywało przez jakieś 15-20 minut. A później to poszliśmy już na górę, odpaliłem to już i atmosfera się zmieniła diametralnie. Więc mam nadzieję, że jest trochę chłodno. Ja nie mam rękawiczek, więc trochę będzie. Sorry, jak będzie źle obraz czy coś, to nie moja wina. Ale no, zakupiliśmy teraz soniacza, także spoko. No, więc zaczynamy eksplorację. Tak, także zaczynamy. Więc co, jedziemy z koksem, co nie? Jedziemy. Dobra, no. Czy ktoś tutaj z nami dzisiaj jest? Czy jesteśmy tutaj sami? Po cichu chodzi. Za cicho. To nie jest normalne. To nie jest w sumie takie. Jeszcze gorzej. Czekaj. Włączę go całkiem. Nie wiem. Już ty głuszy napierdzaj, ale. Nie wiem, powinno być teraz. Dobra. Piszcie znowu. Jak masz na imię? Jest już późno. Pierwsza. Więc masz jeszcze 2 godziny. Boże, pójdziemy o tym miejscu, bo nie można gdzieś powiedzieć. Nie. To tam na górę. Tak, ja wiesz, tutaj poprowadzę, to zobaczymy, co widzisz tego. Czy jest tutaj z nami dzisiaj kobieta? Słabo ci tutaj idzie. Zrób tak, żeby mieli zapisał. To słaby jesteś, tak? Nie poda swojego imienia, tak? Boisz się nas? Taki pojaśliwy jesteś. Jak patrzy na imię? Jest, jest, wyszedł na górę. O, wiesz? O, jest, coś się dzieje. Uruchom jeszcze raz. Jak patrzy na imię? Przedstawcie się nam. Mówiłem, że zmiana kursa jest potrzebna. Ale to nie mam pytania. Oba. Muzyka gra była. Muzyka gra. Gdzie się tak grała? Tak. On już nie wpływa na nas sprzęt. Jeżeli chcesz powiedzieć, śmiało. Czy jest dzisiaj z nami tutaj mężczyzna? Jak masz na imię? Zrób jeszcze raz to pomarańczowe urządzenie. Wiem, że tutaj jestem. Chcesz na górę? Wyjaw swoją obecność.
Nie ukrywaj się. Ja i tak wiem, że tutaj sami nie jesteśmy. Prowokacja. Nie wierzę, że tutaj jesteś. Po prostu nie wierzę. Udowodnij nam to. Weź po tych stronach. Znajduję się teraz na schodach. Czy wie ktoś, czy do kogo należał ten pałac? Dokonano tutaj zabójstwa. O, kurde. Czy to prawda, że kobieta mężczyznę zabiła? Rozumiem, że ciebie tutaj nie ma na schodach. Chyba przed na górę. Nie wiem, włączyłem. Jesteśmy ale w drugim pomieszczeniu, czyli aha, jak to pokój brzmi, jaki to był? Królewski. No tak można powiedzieć. Pałac Królewski, bo tak do końca nie wiemy. Mamy miernik. Odpalam go się na. Dobra, ja to schowam, wyciągnę kamerkę, to nagramy, że to będzie. Czy jest tutaj ktoś dzisiaj z nami w tym pomieszczeniu? Potrzebuje ktoś z was pomocy? Kobieta, potrzebujesz od nas pomocy? Ale cisza, grubo. Możesz uruchomić to żółte urządzenie, to trzyma w lewej dłoni. Wyjął swoje imię. Mężczyzna, jak masz na imię? Wyjął. Ilu was tutaj jest dzisiaj z nami? Liczba. Czy tutaj dokonano morderstwa? Do jakiej rodziny należał ten pałac? Rodzinie Nikita. Czy
Zna ktoś język polski? Powiem, że to jest polski. Wichaj z dół. Pójdź dalej. Czekaj, dobra. Zobaczymy. Jesteśmy tak, w kolejnym pomieszczeniu. Tak. No. Czy widziałeś demona? Bardziej zimno, tak się kurwa bardziej. No zimno, co ja? Ale bardziej nagle się tak. No, tak jest czasami. Ilu was tutaj jest? Możesz podać liczbę? Dużo. Dwóch. A możecie podać swoje imię? Dobrze, najwyżej? Ciebie to musisz trochę na mapę. Możesz jeszcze raz powtórzyć, jak masz na imię? Karol. Do kogo należał ten pałac? Czekaj, się tu przejdę. Po pomieszczeniu. Czy tu... Oddech. Możesz rybom pomalać sobie wyjdzenie. Oczekujecie od nas pomocy, tak? No nie. Dokonano tutaj morderstwa. Dokonano tutaj morderstwa. Zabiłem. Kogo zabiłeś? Czy prawdą jest tutaj, że zabito tutaj Niemkę? Co to było? Po niemiecku słyszałem. No. Znaczy niemiecki. Co? Właśnie. Czyli tutaj jest... Czyli to miejsce jest nawiedzane przez ciebie, tak? Zagubiłeś się? Wichajzdu! O kurwa, jedna kreska jest, patrzcie! Aha, kreska, no. A było więcej. No. Ale energii. Energii, jak władzą. Bo oni pociągają. I to... Dobrze ściągają. Zobaczymy, ile w telefonie mam. Czy oprócz Karola są jeszcze inne osoby? Ty, a u mnie stoi w miejscu. I z tego urządzenia pociąga. Ła? Czy jest tutaj kobieta?
Jestem z tyłu, no nie? Ciągle gaśnie, ale nikt nic nie odpowie i nie... I raz tylko na tym, na mieliku wskazało. Czy jest tutaj kobieta? Tak czy nie? Karol, czy jesteś tutaj jeszcze z nami? Możesz uruchomić to urządzenie? Jakie macie zamiary? Panie, ty pana pić cisza, a na tamtych na wolę... No właśnie, to jest podejrzane, nie? Patrz na to. To wskazuje do przodu, a jeden. Dwa. Witaj. To oprócz Karola są jeszcze inne tutaj osoby. Możecie się przedstawić? Cichniej to nie jest cichniej, ale... Jakie macie imię? Gdyby tak cicho, to nawet na protekendę nie cicho. Chłopakiem idę. Dobra, czekajcie. No, czekaj, czekaj. Sorry, muszę poprawić. O. I znowu mam dwie kreski, ty. Nie łapię tego. Nie. Prawie przełączony tył. Coś tu jest. Czy jest tutaj dzisiaj ktoś z nami? Oprócz nas? To robię na tych poczekaj. Czy jest tutaj kobieta? Kobieta, jak masz na imię? To ty? Możesz uruchomić to urządzenie? O kurwa. Czy to ty spowodowałeś wyłączenie tego miernika? Okej. Nie włącz. A, dobra. Dobra, tak, dobra. I co, widać też, chłopaki? Tak, widać. Dobra. Widać to dobrze. No i co, widać cisza? Siema. Siema. Jak was na imię?
coś tu muszę być na tym. Ale od razu takie bardzo zimno takie. Ja odsuwam takie dalej. Możesz jeszcze raz uruchomić to urządzenie, jakby cię ładnie prosił? Spraw, żeby to urządzenie teraz zapiszało. On powiedział nie? Przejdź koło nas. Jak zrobiłeś wtedy. Możecie podać swoje imiona? Słychać głosy, ale nie wyraźnie. Znajdujecie się teraz na korytarzu? A może stoicie gdzieś w którychś drzwiach? Gdzie mamy się kierować? Znowu mamy jedną kreskę. Coś tu nieźle podala nam energię. W którą stronę mamy teraz iść? Pokieruj nami. Coś mówię, ale kurde nie wiem granie. W którą stronę teraz mamy iść? Chciałem tylko z tobą pogadać. Ale ta droga mnie bardziej boli. Uruchom to urządzenie. Jakbyś mógł. Pokaż, że jesteś. Mówiłeś coś? Co jeszcze raz? Czy ktoś coś zrobił przy walkie-talkie, bo mi zapiszczało? Nie. Okej, nieważne. Spoko. Co w ogóle nie znała, pokaż te walkie. Ktoś mu zapiszczał, ale nie wiem co. Nie jest najpierwszą stacją stojonej. Ale ty, co to nie? Znowu dwie kreski. Ja! A ile jest na aparacie? Jest, są dwie, czy jest ile? Dwie. A, jednak coś porywa, nie się z tego bierze. O, coś pominął. Może dać jakiś znak? Ja mam pomysł. Słuchajcie. Sytuacja jest nie do opisania, epet mi zniknął, nie mam epeta, nie mam. Szukaliśmy już dosłownie wszędzie. Nie mam ani tu, ani w kieszeni, nie wiem gdzie zniknął. Pytałem się nawet przez myślę, gdzie jest moje urządzenie do palenia, nikt mi nie odpowiedział nawet. To jest chyba trzecia rzecz, która zniknęła mi, bo dla prosektorów zniknęła nam latarka. Pierwsza bluza, gdzie do dziś nie wiem, a dzisiaj zniknęło moje urządzenie do palenia.
Także nie wiem, co się dzisiaj stało. Dzisiaj w ogóle miernik wyłączony, teraz się może odezwał. I kamerka ma jedna kreska baterii. Jedna kreska. Mamy czterech świadków. No, także... aparat to jest już na ładowaniu, bo już w ogóle bateria wpadła. Więc jest bardzo ciekawe miejsce. Jest aktywne. Jako drugi raz jesteśmy, chociaż... Takie przebiegłe takie. Jest no, przebiegłe takie. Coś tutaj tak będzie... Tak niby coś... jest, niby nie ma, no, coś się jest. Będzie krótki odcinek, no sorry, bo to ja jeszcze mam buty letnie, zimno mi, śnieg spadł. No, także zaliczamy na tą sprawę, to śledztwo. Ja uważam, że Margowo jest nawiedzone, czego trzeba trafić po prostu na tą nockę. Może nas nie lubi, może się boi, nie wiem. Nie, no było odpowiedzi tam parę. Takie dwa, trzy. Boi się odpowiedzieć. No. Na zdjęciach może jeden tak, chyba orba złapałem. Zdjęcia są, będą. Dzięki. Się wrzuci. Może zaraz porobimy jeszcze parę. Porobię może wizory, że chcieli z nami zrobić zdjęcia. Spora, dobra. Dobra, także zakończymy śledztwo. Dobra, zakończamy. To była ostatnia część. To miejsce przebiegłe. Bo inaczej nie mogę to uznać za... Też tak sądzę. Raz jest tak, więc... Dobra, więc wiem, odcinek będzie przed świętami, więc życzymy wesołych świąt. Oczywiście też również życzę wesołych świąt, trzymajcie się dziomeczki. I nowego, szczęśliwego roku, widzimy się po nowym roku, jedziemy tego zdradzę do Piły, będzie na pewno odcinek, dobry, konkretny i jeszcze może dwa odcinki z Szczecina, a w lutym jedziemy do Zjofiówki. Także dziękujemy za oglądanie. Pozdro, hej! Trzymajcie się ciepło. Dobra. Rek. Zostaje jeszcze